OK, nagrywanie ruszyło. Dla tych, co, co nie będą tutaj, to będę mógł im to udostępnić. Też były duże prośby od osób, żeby to zrobić. Słuchajcie, takie konferencje zawsze są czymś, co bardzo mocno wpływa na pobudzenie. Producent stara się jakieś nowości dać parę rzeczy, i też było na, na tej konferencji. Ja tutaj też takie może też pokażę. E, trochę kto nie był na, na, na tym. E, jak, jak, jak troszeczkę tutaj konferencja, o tu jest takie zdjęcie, widzicie, z konferencji grupowe, nie wszyscy uczestnicy, no jak gdzieś tutaj tam z tyłu sobie stoję, jako ten jeden z wyższych. Słuchajcie, konferencja była bardzo fajna, bardzo produktywna, bardzo nasycona, bo codziennie były praktycznie 4-5 wykładów. I, i, I spotkań. Pierwszy dzień z reguły jest takim refreszem, czyli przypomnieniem podstaw pracy, i kilka takich kwiatków też mi tam wyskoczyło, bo w Omnisie, mówimy tutaj o, o, o Omnisie, parę rzeczy też tam poprawiali, część lepiej, część inaczej. Ja to w końcowej części opowiem, pokażę już na oprogramowaniu, jak to, jak to funkcjonuje. Kto nie wie. Na tym zdjęciu, słuchajcie, tu w środku, ta pani blondynka, to jest właśnie główny, główny menadżer, prezes i główny udziałowiec e, firmy. Obok też jest Gerhard ze wsparcia technicznego. Tam ci, którzy pracują i piszą, to, to wiedzą. No tu jest trochę um, um, i, i osób, którzy obsługują. Fajna rzecz poznać, poznać, wiedzieć, jak to się pracuje, i ja nawet, słuchajcie, trafiłem na produkcję. Pokażę Wam tu zdjęcia z produkcji. Pojechałem też tak, taki miałem możliwość sobie podjechania, popatrzenia. Słuchajcie, na, na to, jak to wygląda, jak to jest od kuchni. Słuchajcie, czy tu mogę, o, tu mogę przesuwać. Także bardzo dużo urządzeń, składania, działania, słuchajcie, to jest na przykład nowy projekt też, nad którym pracują, to jest takie EKG, tą sondę się przyłoży tutaj do serca i praktycznie rzecz biorąc zaczyna wychodzić EKG takie medyczne i ono ma być też połączone z urządzeniami QX-ów, czyli to jest taki projekt, myślę, rok, dwa lata gdzieś, gdzie się dopnie, no myślę, że może na następną konferencję już będzie. To jest też fajna rzecz, to jest, słuchajcie, są nowe elektrody, też o tym będziemy tutaj, będę mówił, ale zobaczcie, jest zupełnie inaczej. I praktycznie rzecz biorąc, ja tutaj mam oryginał, tak? Tu o, tutaj już na, na, na ręce, one są już wprowadzone do sprzedaży i można sobie do QX-ów kupować, do SKIO. No, trzeba by było się no, bardziej napracować, raczej nie, bo no, musi to też współgrać dokładnie. Także ja jeszcze się upewnię, czy to do skio też można w jakiś sposób podłączyć. No wystarczy tutaj, że będzie dotyk i nie musi być zatrzask, ale to, co jest zupełnie nowego, słuchajcie, to jest ta część metalowa. Ona nie piecze, jeżeli przechodzą mikroprądy, ale jest też dożywotnia, czyli zmienia się taki kształt tematu pod tym względem, że te nowe elektrody one praktycznie są już na o wiele dłuższy czas, ale też co jest najważniejsze, to jest praktycznie to, że nie będą traciły swojej przewodności. Te elektrody, które my używamy, te gumowe do tej pory i również i na Skio, i na QX, no to praktycznie rzecz biorąc, one im bardziej są wycierane, tym też tracą swoją przewodność elektryczną, czyli spada ich moc i siła. Najbardziej to odczuwamy, słuchajcie, na opasce na głowę. I tam, tam ta praktycznie przewodność jest taka bardzo e, potrafi się te bardzo szybko powycierać, poz, pozrywać, czyli no, kto dobrze dba, no to ileś czasu tam e, działa, ale tutaj z tym, z tym metalem to jest też stop klasy medycznej, czyli e, to zresztą e, producent przygotowuje się jednak do tego, żeby urządzenia chociaż jedno wprowadzić jako medyczne. W związku z czym wszystko, już wszystkie podzespoły, wszystkie tematy robią w klasie medycznej, i praktycznie rzecz biorąc, no, jest to rzecz, która szybciej się popsuje, cała ta tutaj plastikowa część, aniżeli elektrod. Także ona jest dość długa na, na kończynę dolną, krótsza na nadgarstek. Do tego są też, słuchajcie, do tego też są. E, e, Kable, nie, można użyć te same, które były przy, przy QX-ach, kiedyś w tym jeszcze jak zaczynaliśmy słuchajcie na Skio, to właśnie też takie były e, wiele lat temu i może część z Was jeszcze ma takie właśnie te prze, przewodniki, czyli będzie mogła spokojnie sobie e, pod, podłączyć. E, kwota tutaj jaka jest za te elektrody, słuchajcie, za same elektrody bez... E, bez działania, no to mamy za, za komplet z tymi kablami to jest 1350 zł brutto, a, sama, a same, same te tutaj elektrody, przyłożenie bez kabli doprowadzających do użenia 1080 zł. Czyli mamy, to mówię o cenach brutto, 23% VAT. Także to jest, jeżeli chodzi o kwestie cen tych tutaj tematów. A tutaj widzicie właśnie jak, jak ulega sprawdzeniu to co jest też fajne na konferencjach to e, e, uczestnicy mają możliwość darmowego przetestowania urządzeń elektrod wszystkiego i tu właśnie byliśmy w trakcie kiedy były testowane elektrody i byłem bardzo zdziwiony że na przykład ła wow, wizualnie nie widać ale w QX jest tak że jeżeli będzie coś się działo to pojawi się też i informacja Plus, mamy tą możliwość manualnego sprawdzenia, tak jak mamy, czy wszystkie te przewodności działają. To jest tam w EMF, tam gdzie są brainwaves, tam gdzie mamy fale mózgowe, polamorficzne, serce, KG I się przesuwamy do lewego rogu i tam możemy robić test i zobaczymy, czy cała konduktywność idzie. Tu na przykład, czy ludzie dali to z Ameryki, przywieźli i się okazało, że dwie elektrody nie przewodzą, nie przewodzą prądu. Także. To są też tematy takie, lekko byłem naprawdę, o, to tak można, może być. Także zwracajcie też uwagę na takie komunikaty, które się pojawią. No, widzicie, to są oscyloskopy. My na przykład mamy u siebie taki prościutki oscyloskop, te, te które tutaj się pojawiają. No, tego sprzętu jest dużo. Tu, o, kto nie widział, to ma szansę słuchajcie zobaczyć, jak w środku wygląda. Urządzenie, kto, kto nie miał. Tu są, to jest płyta główna, ten, ten tutaj, te miejsce, tak? I ta płyta główna praktycznie jest e, połączona. E, tu są wszystkie te podłączenia do wejścia i ten tutaj fragment to jest antena, ta, ta to tutaj. To jest antena, która wysyła sygnały. No, to jest akurat QXS, także możecie zobaczyć, jak to, jak to działa, jak oni to sprawdzają, czy te wszystkie fale wychodzą, wszystkie rzeczy. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby to było zsynchronizowane. Także też mają doświadczenia z, z KIO. I teraz, na przykład, też jednej klientce, właśnie już wysłałem do, do Budapesztu do podziałania. Także to akurat było na na produkcji tam jeszcze więcej, ale tych kilka zdjęć zrobiłem, więc więcej pomieszczeń, magazynów. Te wszystkie drobne rzeczy tutaj też muszą być klasy medycznej, także tak to, tak to wygląda od, od kuchni, e, czysto, przyjemnie i praktycznie rzecz biorąc, możemy sobie tutaj mm, e, podziałać. E, ja tu jeszcze mam, właśnie też, aha, chyba tutaj jeszcze jedno takie zdjęcie. O, widzicie, jak, jak to wygląda, ten nowe twoje przenośne rozwiązanie, to ja tu użyłem już tłumacza, e, tłumacza Google, e, zwiększona jeszcze dokładność. O tym też mówi, mówiło szefostwo, że one są jeszcze bardziej mocniejsze i dokładniejsze i, i bardziej przewodne, czyli poprawiające. To jest cały czas kierunek, żeby jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę podnieść tą jakość działania, tak? No i ta trwałość, o której tutaj mówią. I też, co jest bardzo ważne i co się dowiedziałem na konferencji, to jest też w QX-ach zmiana warunków gwarancji w stronę IN+, czyli urządzenia i praktycznie elektrody mają dwa lata gwarancji. Wszyscy, którzy kupowali w tym roku mają to objęcie, także jest to miła taka niespodzianka. I o tym powiedziała mi jedna klientka. Słuchajcie, z, która była też na, z Polski i, i przyszła do mnie i mówi Mariusz, mówiłeś, że dwa lata i pół roku, a oni mówią 5 lat i 2 lata. Czyli urządzenia 5 lat opaski elektrody 2 lata, również ten stary model. To jest dobra wiadomość, bo to jest no znaczne wydłużenie tematu, no tu napisali, widzicie współpraca z QXS i QXED nie, na, nie napisali o Skio, czyli ja się tego upewnię się, czy, czy ten temat gdzieś tam funkcjonuje, no tutaj mi się wskoczyło dodatkowe zdjęcie słuchajcie, piękna też taka reprezentacja na, na pięciu kontynentów Najwięcej osób było hiszpańskojęzycznych wbrew pozorom, rdzennie, czyli był też tłumacz, tłumacz hiszpański no jeżeli by nas się w przyszłym roku z 20 osób wybrało, to dadzą e, polskiego tłumacza, chociaż ja myślę, że do przyszłego roku słuchajcie, już na konferencjach są e, słuchawki z e, tłumaczeniami AI. E, czyli mamy sztuczną inteligencję, która tłumaczy tak jak na YouTubach i od razu to, co jest mówione po angielsku, przetłumaczy na polski. No będzie to na pewno z jakimiś tam pewnymi, pewnymi wadami, ale już mi mówili ludzie, że na takich konferencjach uczestniczyli, że były takie sytuacje, że już nie ma tłumacza jako człowieka, tylko już przejmuje to sztuczna inteligencja. Może też tak będzie w przyszłym e, w przyszłym roku I, i praktycznie rzecz biorąc byli ludzie z Afryki, byli ludzie e, też tak miło z Kongo e, i myśmy też w, e, w swoich podróżach do Kongo zawitali. Także no, pięknie z Meksyku, z Słuchajcie, z Ar Argentyny, z Wenezueli, z praktycznie cała tam m, Ameryka Południowa, no wiadomo, Stany, Kanada, e, tutaj Europa licznie e, reprezentowana od północy na południe i od wschodu na zachód. E, były też osoby m, mające korzenie w Rosji, a mieszkające w Stanach, w Austrii. No świetne, świetna wymiana, to jest też super czas do, do nowych znajomości, no tutaj troszkę, o tu mamy Piotrka Kopińskiego, nie wiem czy Piotrek jest, był na całej konferencji i, i tak mieliśmy świetne wspólne spacery i po, po praktycznie pustej wyspie Świętej Małgorzaty no przyjechaliśmy, przylecieliśmy w topie powodzi praktycznie, gdzie no, woda już jeszcze takie dwa stopnie, czyli 40-50 centymetrów by już się wylewała na... na, na Wyspę było to dość dobrze zabezpieczone, mieliśmy indywidualne przepustki, no, no taki jest troszkę fajna rzecz, yy, i, ale jak spałem, to czułem się, jak rozumiecie, jak na statku, wokół tylko ta woda płynęła, była bardzo, bardzo, bardzo mocno e, działo się. Okej, okay. dobrze, tu zamknę ten temat, czyli mamy kwestię, kwestie tych częściowo opasek omówione. E, czy jakieś pytania tu na drugim nie widzę, czy by się pojawiły. E, także ja to jeszcze wyjaśnię, czy to będzie pasowało do, do Skio, czy, czy nie. Drugą taką rzeczą, która też się pojawiła, słuchajcie, z nowości, jeżeli chodzi o urządzenia, no to jest rzecz, która dotyczy i QX i, i, i Skio. Jest to Pin nazwany. I praktycznie rzecz biorąc, mamy go tutaj fizycznie. Ja go pokażę. Jest to rzecz do ręcznej elektroakupunktury, czyli będzie możliwość również podłączyć to kablem. Słuchajcie, tu mam kabel do akurat na przykład w przypadku QXED, podłączam poprzez do niebieskiego tutaj. I praktycznie rzecz biorąc, mam dwumetrowy kabel, żeby podłączyć. O, tu wsadzam i mam już taki zestaw, który płynie i sobie działa. Jeżeli natomiast chodzi o, mm, o Skio, to mamy tutaj taką przedłużkę, czyli biorę i praktycznie rzecz biorąc, wsadzam i mam tutaj tą końcówkę jackową, którą Wkładam z tyłu SKIO, tak? I już ten, ten zestaw staje się również użyteczny dla użytkowników, którzy mają oprogramowanie Omnis na SKIO. Dodam też, że na konferencji też dużo osób było właśnie z urządzeniami SKIO i, i, i praktycznie też mieli na tym Omnisa i tam sobie robili właśnie w trakcie konferencji upgrade. Y. Bardzo fajna rzecz. Zachęcam Was bardzo, szczególnie tych, którzy nie mają tutaj jeszcze, nie są jeszcze prze, przesadzeni na, na program Omnis, ale powiem Wam, że no, praktycznie z tego, co wiem od osób, które, które już się przesiadły na, na, na Omnisa, to już nie, nie, nie wracają raczej do, do SKIO, już, już pracują na, na oprogramowaniu. I tu wrócę jeszcze raz, pokażę. Ja wsadziłem taką końcóweczkę. Ja no widzicie, że, że sobie działam taką większą końcówkę w taki sposób. I mogę na przykład stymulować tutaj punkt JG 4, ten bardzo popularny. No on jest przeznaczony tutaj też jest dużo punktów na, na dłoni, na głowie, przy oczach. Także będziemy się tego uczyć. Jeszcze nie ma, nie ma takiego e, Instrukcji, ale pokażę za chwilę wam, gdzie, gdzie to się znajduje. A tu mamy już taką końcóweczkę bardziej dokładną, tak? Czekajcie, ja to do... przystawię, taką już mniejszą do, do działania. Także jest to też duży dodatek do mm, możliwości terapeutycznych, czyli zwiększa się taka możliwość o indywidualną pracę. Ja tu wrzucimy, zobaczymy, nie mam tego jeszcze ułożone, ale zobaczymy, co tutaj napisali praktycznie, przy, yy, 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 do czego to będzie służyło, czyli do łagodzenia bólu, tak? Czyli będzie też ból w żuchwowo-skroniowym i bólów zęba, czyli tutaj w tych okolicach, słuchajcie, można, można sobie działać, słuchajcie. Leczenie kanałowe, precyzyjne częstotliwości przyspieszają gojenie się ran po leczeniu kanałowym. naprawa nerwów. Czyli możemy stymulować nerwy w szczęce zębach, co poprawia zdrowie zębów.. Tak? Usuwanie o, usuwanie płytki na zębne i zapobieganie próchnicy. Słuchajcie, ja to czytam teraz po polsku pierwszy raz, bo takie tempo po, po konferencji miałem, że no nie nadążam. Po, po prostu tyle spraw i, i, i działania. Także no fajna rzecz. Że możemy, również będzie można z tym ulga w pozostałościach amalgamatu, tak? Konkretne programy do usuwania pozostałości amalgamatu w lamie ustnej. No i tu mamy na przykład w, w programie Dental, ja potem na żywo pokażę, e, w którym miejscu jest oprogramowanie i praktycznie rzecz biorąc, będzie można już sobie podziałać. E, no Tutaj jest dodatkową moc dzięki QXPIN. I no, to jest ogólne tu, jak widzicie, w leczeniu urazów, bólów, stanów zapalnych z bardzo takim dużą precyzją możemy podziałać. Pójdźmy dalej. No, urazy sportowe, tam jeszcze będzie w panelu sportowym też są już miejsca na, na działania. Czyli będziemy to mogli wykorzystywać, redukcja stanu, ulga w urazach, optymalizacja przepływu tak? czyli tutaj mamy gojenie, czyli fajne, fajna rzecz dla, dla nie tylko sportowców, sami wiecie, jak to wygląda. No i tu już jest w panelu właśnie miejsce, w którym to występuje. Także też to, to tutaj mamy do, do zrobienia. OK, to już było. Przeciwstarzeniowe i odmładzające. To jest anti-aging, czyli też również będzie miał te wykorzystanie. E, o, powiększanie i rzeźbienie piersi. Ukierunkowanie biofeedbacku dla naturalnego konturowania piersi i ujętwiania. Słuchajcie, ten kwestia też anti-agingu, e, piękności, jest też taką no, fajną, przyjemną rzeczą, z którą możemy pracować. I pomagać jednak osobom osiągnąć tą korektę e, działania. Tutaj najdroższym dodatkowym modułem jest SNZO, właśnie ten kwantowy anti-aging, który ma jakieś dodatkowe rzeczy. Ja jeszcze nie zdążyłem się za niego zabrać, ale tam na, w czasie konferencji robili takie, kto chciał się, mógł zapisać na sesje takie darmowe, tylko trzeba było się zapisać i sobie wybrać od 15 minut do 90 minut, coś tam się dzieje. I praktycznie rzecz biorąc, no też czekam na informacje wtedy, jak to dokładnie stymulować. Także o, no, odżywienie i wzmocnienie kolorów włosów, rewitalizuje mieszki włosowe, wspomaga naturalnym zdrowiu. Czyli mamy tutaj też ten segment, może mniej popularny w naszych usługach, ale bardzo też ważny dla wielu, wielu osób, bo pozwala właśnie, jak tu pisze, dla pewności siebie i modelowania sylwetki. Czyli mamy też tutaj. Fajny taki hmm, temat, z którym działamy. No tu jest pokazane, jak to, co ja Wam pokazałem na, na żywo, jak się wsadza, ale to, co właśnie jest y, dużą, dużą zaletą, to to, że jest to temat związany i dla, ym, y, dla osób, Którzy mają SKIO, czyli mogą sobie dokupić, i dla tych, którzy już mają QX-y. Jeżeli chodzi o, o kwoty, to też nie jest to coś bardzo drogiego, słuchajcie, bo ten qx kosztuje 970 zł brutto. Czyli, jeżeli mamy firmę, to jeszcze VAT nam odejdzie, nie jest to duży, duży wydatek, jednakże osoby, które mają SKIO, muszą dokupić przejściówkę, tą niebieską, tą tutaj, którą pokazywałem. Czyli bez, bez tej przejściówki to nie zadziała i sama ta przejściówka kosztuje 130 zł brutto. To tutaj. Także taka malutka rzecz, ale ten kabelek ma jakąś tam swoją wartość i to trzeba praktycznie uwzględnić i może od razu wskoczę w te miejsca, w których to jest w oprogramowaniu tak żebyśmy tak żebyśmy sobie popatrzyli w to. OK. Mm, przechodzimy do testu. Na przykład, jeżeli pójdziemy do Dentala i wejdziemy w Dental, to tu w górnej zakładce pojawiło się QX-Pin, tu, tu w tym miejscu. Także, jeżeli tu pójdziecie i sobie klikniecie, to macie te praktycznie terapie wymienione, i w czasie tych terapii się stymuluje, stymuluje się punkty. Czyli robię terapię, stymuluję punkty. To, co powiedział producent, to w, no, że w ciągu paru tygodni pojawi się instrukcja dokładna z punktami, z robieniem. Także można sobie ten temat tutaj już przemyślić i zrobić zakup, bo zanim się dotrze... Ja jeszcze chyba tylko mam już został mi tylko jeden, jedno urządzenie, które mam na, na miejscu bez tej końcówki dla Skio, tylko dla, dla QX, gdyby ktoś chciał kupić i zacząć, jak gdyby eksplorować samemu to jak najbardziej. Także mamy to w tym miejscu, jeżeli chodzi o Dental. Hmm. Jeżeli chodzi natomiast o. E terapii głównych, do rdzenia sportowych programów i urazy sportowe. Chyba tutaj to jest. O tak. I to się pojawiło, słuchajcie, w urazach sportowych widzicie, opcja dla QXPIN, czyli mamy, mamy tu tą możliwość i na, na dzień dzisiejszy jeżeli bym tu kliknął to QX pracuje, czyli idzie terapia i do tego jeszcze coś robimy bo tu pisze, że możesz używać e, właśnie wybranych e, punktów, czyli jest ta jako i terapia i mogę ją wzmacniać pracą na punktach w tym momencie, czyli to jest też taka istotna rzecz, jeszcze raz pokażę dla tych kto tutaj by nie wiedział, jeżeli wejdziemy sobie Zwiniemy się i wchodzę do sport programów. To praktycznie rzecz biorąc, mamy tu urazy sportowe i idę do urazów i mam w tym miejscu. Zwijam. Gdzie tam jeszcze, jeszcze ten? No, on się tam pojawiał jako hasło na tych zdjęciach. Zwin. Też jeszcze widzicie się tak nie. Nie pouczyła. Aha, w meridianach, idziemy do meridianów, pójdziemy do zdjęcia akupunktury, i tu mamy, widzicie, QXPin akupunkt, czyli tak jak ja to zrozumiałem, bo nie pokazali tego na, na szkoleniu, że jeżeli ja to sobie praktycznie włączę, idzie terapia, to w tym momencie mogę zacząć stymulować, e, stymulować punkt, tak? czyli jest i działanie typowo kijowe QXowe plus można dołożyć punkty lub dokładnie ten punkt stymulować. Także no jest to pytanie, nie odpowiem wam, niech niech zostanie na razie to jeszcze do, do wyjaśnienia. Także to mamy. w temacie wróćmy do, do naszych tutaj też zdjęć. Hmm. Szybciutko przelecę, zobaczę czy czakry, głowica, kontrol e, w anti-agingu. No to zobaczymy jeszcze w anti-agingu, jak się skończy. E, w którym miejscu? Bo tutaj mamy, tu już byłem, w sport programach. E, w dentalu byłem. okej okay. Czyli możemy do półki tutaj nie... A, tu już mi się skończyło. Eee, OK. Zamknę. Spinę. Pójdziemy do testu. Do agingu. Odmazający puls. I tu w odmazającym pulsie. Też się pojawiły, słuchajcie, nowe, jest raz, nowy zupełnie układ graficzny, po to, żeby zmieściły się te dodatkowe, nowe terapie. Czyli na głównym tym oknie mamy jeszcze wiele tych terapii, pod które najprawdopodobniej można podłączyć jeszcze tego pina. Czyli to też jest taka rzecz, którą dołożono tutaj właśnie w tym, w tym czasie. Tu w tym górnym menu się nie zmieniło. Z też takich ciekawostek, słuchajcie, bardzo mocno e, doktor Igor, to jest lekarz, który, e, który pochodzi z Serbii, mieszka w Cyprze i on praktycznie wprowadził świat biofeedbacka najlepszego tenisistę e, do dzisiaj e, Diakowicza Nowaka i praktycznie on pracował na Skio i od paru lat pracuje na qx -ach. I on właśnie też e, m, mówił bardzo dużo, że on tu zwraca uwagę na to, jak jest te RNA. Jeżeli ono wykazuje duży stres, to oznacza, że jednak są już te poważniejsze tematy związane z e, degeneracją i uszkodzeniami, również i mutacjami naszego DNA, a to jest w mitochondriach. A mitochondria produkują energię. No i rzutują na wszelkie podziały komórkowe, i że warto na ten wskaźnik, że on bardzo, bardzo z nim pracuje, trituje go, czyli jeżeli tutaj już jesteśmy, to od razu się robi terapię i że lubi tam pracować, bo to bardzo mocno wyładowywuje i wyrównuje te poziomy, słuchajcie, energetyczne, poziomy energetyczne, pod względem, pod względem DNA. I teraz, żeby też to zrozumieć, jeżeli my mamy DNA w mitochondriach, to nam z wiekiem mitochondria maleją, maleją, maleją. I nigdy nie mamy, e, e, nigdy nie mamy więcej mitochondrii, niż Ellizia się urodziliśmy, czyli musimy dbać o mitochondria e, i praktycznie dlatego, że one dają nam życiową energię i dają nam możliwość e, no, utrzymania zdrowia praktycznie poniżej już 50% zaczynają się choroby fizyczne, biologiczne, czyli jeżeli mamy z, tej, z tego wyjściowego, a wiadomo, że te sprawy coraz mniejszych podziałów komórkowych, wolniejszych plus związanych z tym pewnych mutacji uszkodzeń, one nabierają, nabierają niestety tempa po 40 już idzie to dość istotnie u kobiet, później jeszcze szybciej schodzi ze względu na no, Natura jest taka, że no niestety, kto nie jest płodny, to już natura się tym nie interesuje. Czyli tak to jest w świecie zwierzęcym. Mężczyźni utrzymują płodność dłużej, dlatego też się troszkę wolniej starzeją od, od kobiet. I tutaj kobiety dla kobiet tym bardziej trzeba działać i to pobudzać. Był doładowywać i też mówił właśnie o tym, że jeden z jego ulubionych programów to jest DNA i ładowanie tych, tego potencjału DNA, korygowanie wszystkich mutacji i tak dalej. Także to bardzo fajne. No tu, w tym akurat panelu, jak jesteśmy, to też zwracamy zawsze uwagę na kwantowy rozpad, bo ten kwantowy rozpad mówi, im mamy tą cyfrę wyższą, to niestety tym gorzej, czyli im niższa, tym lepiej. No, i jak już tu sobie popatrzymy, to no widzicie też i kwasy. No, tu jest bardzo fajne. Ja tutaj zawsze do tego panelu zaglądam na, i robię jakąś terapię z, z, tych, z tego miejsca. Także mamy też tą też tutaj taką nowość troszeczkę w mm, e, anty-agingu i poszerzenie tego. Także to jest temat, z którym tutaj sobie e, pra, pracujemy i, i, i działamy. Mamy ten temat gdzieś tutaj poruszony. Tu mamy praktycznie rzecz biorąc temat związany z końmi. Możemy również pracować tak jak w Skio czy w QX z każdym rodzajem działania. Czyli zobaczcie, tutaj też są te wszystkie ikonki. Jak ja próbowałem dzisiaj, to niestety ten temat mi tutaj nie pojawiał się. I praktycznie rzecz biorąc musiałbym wprowadzić pierwszego klienta i nie mogę Wam zaprezentować tego, także zrobię to w późniejszym terminie, jak to ogarnę, to zrobię też taki pokaz tego, tego urządzenia. No ale on jest fajnie tutaj i graficznie, i, i, i działania, wykłady prowadziła też taka Dunka, która, e, która praktycznie rzecz biorąc e, e, jest weterynarzem i... Współuczestniczy w tworzeniu tego programu na bezpośrednio, czyli mierzą, sprawdzają. No to jest skomplikowana rzecz, żeby to zadziałało. Ten program był już monitorowany ponad rok temu, że pojawi się i myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo jednak przy programie tym dla zwierząt, nie wiem, kto z Was korzystał, dajcie znać, kto robi zabiegi zwierzętom, tutaj z tej grupy, co jest, żebyśmy ten temat wiedzieli. I, i, i sobie y, działali, także to jest tu y, też bardzo, bardzo fajne i możemy mieć też taką ten program już od ręki. Jeżeli chodzi o koszty takiego programu, słuchajcie, to jest y, y, program, który kosztuje y, 8100 zł brutto minus VAT. Także tutaj mamy praktycznie do, do działania. I, i można go sobie dokupić jako samodzielny. Wszyscy użytkownicy ED, którzy mają już QEXA ED, z automatu powinno Wam to się pojawić yy, przy włączaniu, yy, włączaniu yy, QXa. Po prostu przy, przy włączaniu EDK na menu powinno to wyskoczyć. Yy, poczekajcie, jeżeli ja na to spojrzę tutaj, to powinniśmy to o! Widzicie, tu mamy tą ikonkę Noach. Ja jestem w trybie offline, w tej chwili prowadzę webinar, żeby nie zżerało tyle tam pamięci, zakłócało przesyłów. Także tu, tu on będzie aktywny dla wszystkich użytkowników ed. Także w ten sposób. Zaczekajcie, tu są pytania, odpowiedzi mi się wyskoczyły, nie? Ale to są to samo, co było. Także też tą, tą nowość tutaj mamy już omówioną. Kable miałem, łocze miałem. Ok. No to, jeżeli macie jakieś tam jeszcze pytania, to jak najbardziej. Słuchajcie, też chcę Wam tutaj pokazać rzecz, nad którą pracuję i która została mi potwierdzona. Jak wiecie, my to tłumaczymy i, i, i usprawniamy. Nie jest to też łatwa dla nas praca, bo czasami ich aktualizacje nowe, których nawet nie, nie widzimy w tle, tylko są robione, wywalają nam te niektóre rzeczy. My im to zgłaszamy, oni to z powrotem poprawiają. No trochę tak jest, jak to w programach na online na żywo, ale pokażę Wam, na czym my pracujemy. Ja jestem w tej chwili na takim eksperymentalnym programie, który już nie jest eksperymentalny, on się teraz już w każdej chwili producent powiedział: Mariusz, jak tylko da znać, że wszystko jest ok, możemy w każdej chwili przetłumaczyć. Co nam to da? Zobaczmy sobie na przykład na skan degeneracyjny. Słuchajcie, ja mam wszystko już tutaj, to co poprawiłem ręcznie, to zostaje ręcznie, na przykład tutaj sobie ręcznie poprawiałem, ale na przykład te wszystkie tematy to wszystko jest już po polsku. I mamy Znowu idziemy dalej i rozumienie te, tego znacznie nam wzrasta, ale też, co jest istotne, słuchajcie, jeżeli ja robię ten skan tak, mózgu i klikam. zrób to, no praktycznie również wszystkie tematy, zobaczcie, tu pod spodem, się pojawiają również po polsku, tak? Na treść konfliktu biologicznego, niemożność jedzenia, to jest to, co ja najczęściej też klientom swoim daję, mówię, zobacz, tu jest ten problem, niemożność jedzenia, wrzut przewodu ślinianki przyusznej, tak? czyli już mamy prostotę, błyskawiczność. No to wiecie, co, to jest ogromna ulga dla mnie. Nawet ja, ja znam już coraz lepiej ten angielski, ale słuchajcie, dla was, jeżeli kto nie zna angielskiego, no to jest naprawdę, uważam, no, skok. Nawet jeżeli będą jakieś drobne rzeczy, to właśnie myślę, że, że to jest istotne, żebyśmy w tym momencie poprzez wasze zgłaszanie, że coś jest nie tak, to my po prostu będziemy szli i, i ja już wtedy nie muszę setek, tysięcy linii tłumaczyć, tylko praktycznie rzecz biorąc, biorę i poprawiam jakiś tam błąd w danej linii. Jeżeli się uda ją znaleźć łatwo, to też czasami nie jest. Także zobaczcie, to jest tutaj super rzecz, tak? która, która wskakuje. Tak? I, I sobie pracuję. Też dodam tutaj, że w takiej technicznej sprawie, jeżeli robimy pierwszy ten skan degeneracyjny, to potem, jeżeli ja bym chciał tutaj na DegenScan 2 otworzyć i uruchomić skanowanie, słuchajcie, od razu emocji, to muszę jednak pierwszy dokonać skan, skan konfliktu degeneracyjnego. Jako pierwszy. I jako drugi sk skan wprowadzenia emocji. I wtedy mogę już bez terapii robić start leczenie. I to było do tej pory gdzieś tam słabiej funkcjonujące, bo trzeba było zrobić skan degeneracyjny, terapię, żeby pouruchamiać, pouruchamiać praktycznie rzecz biorąc, e skan sprawdzania emocji. Tutaj teraz możemy przejść w ten sposób. Jeżeli chcecie, to również możecie, pamiętajcie, poszerzać to w tym module samodzielnym. Praktycznie rzecz biorąc, o następny skan. Ja sobie mogę tutaj tych skanów robić więcej, czyli pracować równolegle. Ja z reguły pracuję na, na trzech takich czterech skanach, które, które robię. Mogę uruchomić tą terapię, ona sobie rusza, idę dalej. Następne. I zobaczcie, jeżeli ja bym ruszył od razu sprawdzanie emocji, tak, on mi to sprawdzi, jednakże nie mam aktywnego przycisku Start terapia. Dlatego w wpierw trzeba zeskanować konflikt degeneracyjny, potem zrobić emocjonalny i wtedy uaktywnia mi się dopiero terapia z, z tym tematem. Czyli jest to naprawdę duży skok. My planujemy, słuchajcie, aktywację tego na przełomie roku, tak, żeby te rzeczy się pojawiły. Tu, jeżeli spojrzymy już na przykład do, do Biblioteki Chorób, mamy już też wszystkie tematy porobione po polsku. Jeżeli zrobimy sobie jakiś tam nieświadomy wybór i pójdziemy, i jest opis, ten opis też już jest przetłumaczony, nie przez nas, ale z, z tematu automatycznego tłumacza. Także my tylko będziemy już, dla nas jest to duży skok, ułatwienie, a dla Was uważam ogromny, ogromny plus możliwości posiadania praktycznie w taki sposób już przetłumaczonych programów. Tu jeszcze taki temat, na którym będziemy sobie pracować. Widzicie, to, to są te rzeczy, że. Nie, nie będzie można niektórych tych rzeczy pozmieniać tutaj. Tu już mamy po, po, potłumaczone, bo pracują nad tym tematem. Jeżeli się wy... ja to przetłumaczę na język polski, to potem obrazki się nie zmieniają. No to są dla nich, powiedzieli, skomplikowana rzecz. No i będziemy się jeszcze musieli troszkę pomęczyć tu w tym miejscu i również pracuję nad tym, żeby zacząć powoli wymieniać obrazki. I to jest na, na mój taki cel tam na rok przyszły, żeby powoli, powoli wymieniać obrazki, czyli krok po kroku, żeby się coś działo. Także dla tych osób, które jeszcze są tylko i wyłącznie na oprogramowaniu no, z KIO, no, to mogą widzieć, jak to jest ogromny postęp w tłumaczeniach, w działaniach, no jakie są perspektywy, które się pojawiają, tak. Mamy również tutaj przeglądarkę ciała, i, i, I praktycznie rzecz biorąc, jeżeli na niej pracuję, ona już jest dla wszystkich, którzy korzystają praktycznie na, na, na um, gotowa do, do, po polsku, tak, ale te napisy właśnie już na, na tym, co tu się pojawiają, hipnoza i tak dalej, one niestety pozostają, pozostają do działania. Pójdę jeszcze na przykład tutaj do um, e, Dodatkowy program, i jak widzicie, to co nam wyskakiwało po angielsku, no to już częściowo zaczyna nam wyskakiwać po polsku. No i to też są rzeczy do dopracowania, ale weźmy sobie, zobaczcie ten cały już prawdopodobny wywiad. O, prawdopodobnie nieprzytomny wywiad medyczny. No, to jest właśnie bubble, taki, czyli taki podświadomy wywiad medyczny, ale już możemy go mieć po, po polsku. Czyli, no, bardzo ja też go sobie wykopiowywuję, bo mamy tutaj w tym w ogóle raporcie super pokazane, że na przykład w których latach, co się działo, nie wiem, czy korzystaliście w ogóle z tego, z tego tematu, to też dajcie. Dajcie znać, tak, że tu już wchodzą te wszystkie informacje yy, w tych między 13 a na przykład 4 lub 46 roku. Wydarzenie, obciążenie, to znacie z ale się pojawia. Witamina C za dużo, na przykład nadmiar, tak? zbyt mała. Witamina D. Tu możemy naprawdę dużo rzeczy dowiedzieć się. I, I zobaczyć też, gdzie, gdzie pójdziemy, tak jak tu mamy, zobaczcie, zbyt niski poziom amylazy, zaburzenia czynności trzustki, zbyt niski poziom leczanów w żyłach, tak, złe zarządzanie, niedobór witamin. To wszystko było po angielsku, trzeba było to wykopiować, wrzucić na automatyczne tłumacza, przecież jeszcze 10 lat temu tak to nie funkcjonowało, czy 5 lat temu, dzisiaj no to już super, ale to mamy już tu też w oprogramowaniu. Także bardzo, bardzo fajna, fajna rzecz, gdzie możemy sobie przyjść i, i wprowadzać informacje. Także to jest naprawdę duży, no, duży, duży postęp. Tu jest też taka funkcja nowa, skanowanie w czasie rzeczywistym. Jeżeli ją gdzieś tutaj włączymy, to już jest typowe oprogramowanie. Skanowanie, jeżeli włączę start. On, on się będzie pojawiał i pójdę do NLP eee, pójdę i tu mam skanowanie. I teraz mogę sobie wybrać skanowanie Meridianu w czasie rzeczywistym, to on mi pokazuje, co jest mm, wybierane, na czym się skupiać. No i tutaj mamy, jak widzimy, kręgosłup, tak? Przekajcie, czemu mi się to tutaj nie chce schować akurat to spojrzę tu, co tam pisze, przerzucę, tak, i Meridian Scan idzie. I on już sam dobiera w tym momencie terapię. Czyli pierw trzeba uruchomić to w Body Weaverze, Body Viewerze, no tak ładniej to, to nazwać, tak, i praktycznie rzecz biorąc przesunąć się do do NLP, tak, żeby, żeby ten temat działał, tak, on sobie teraz, idzie ta terapia w czasie rzeczywistym, czyli to jest ten, ten temat, jak wykorzystujemy, jak ona się skończy, wracamy i mogę teraz przejść w tam następne etapy do, do działania, czy to zrozumiałe, czy podobają wam się te kierunki, bo widzę, że tutaj na pytań, e, czy komentarzy nie ma, o, pojawił się, Program jest online, konieczne jest ciągłe podłączenie z internetem. Robert, nie, nie jest konieczne połączenie ciągłe z internetem. Zobaczcie, ja prowadzę w tej chwili, yy, prowadzę w tej chwili, tak jak pokazałem, na Omnisie, który jest w formie offline, czyli włączyłem go tak jak się w Skio, na przykład, nie, nie, nie miałem, poszedłem, wyjąłem fizycznie kabel internetu, uruchomiłem i dopiero po uruchomieniu całego Omnisa, wszystkich programów, podłączyłem z powrotem do internet i uruchomiłem Zooma po to, żeby nie zabierał pamięci tych tej, tej przesyłów, tej, 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 tej ilości, żeby ta jakość była jeszcze stabilniejsza, bo na GetResponse, gdzie mieliśmy, no to były czasami problemy ogromne i dlatego też się przesiedliśmy na ten. Czyli możemy pracować na Omnisie w wersji bez internetu, jednakże po 50 sesjach producent daje informację, trzeba zaktualizować oprogramowanie. I po prostu aktualizujesz oprogramowanie, i znowu wracasz i pracujesz w wersji offline. Czyli nie musimy mieć internetu w czasie pracy na omnisie, jeżeli to do, tego to dotyczy. No, tu jest też pytanie, jak ja oceniam skuteczność terapii osób z chorobą Parkinsona lub Alzheimera. Słuchajcie. No do tego są specjalne, specjalne programy i bardzo dużo można pomóc, i programami, i dobrą, akurat suplementacją. Słuchajcie, to jest temat, który, którego też uczymy na szkoleniach, które też wychodzą w innych tematach. Idzie to mocno podciągnąć, i, i czasami to jest bardzo, bardzo, bardzo szybkie i, i, i skuteczne. Jednakże no, wymaga też dużej, dużej, dużego tego zaangażowania osoby trzeba jednak i, i suplementację i terapię połączyć e, razem. A do tego dochodzi też odstawianie powolne leków. Słuchajcie, bo leki też no, niestety y, no, y, długotrwale przyjmowane one nie poprawiają, jak to się mówi, tego sytuacji, ba wręcz odwrotnie mogą zatoksyczniać. Za, za tak? Także tak to tutaj mm, wygląda. Tak? No on tu nam sobie cały czas gdzieś pracuje. Yy... W czasie rzeczywistym. OK. Idę i na przykład biorę czakry. Jeżeli nie wiem które, no to i chcę podstymulować czakry w tym czasie rzeczywistym. No to jak znowu nacisnę, no to praktycznie on wybiera i teraz jest w pełnej interakcji. Czyli nie bazuje na tych na tych wynikach, które były na początku testu, tylko dzięki funkcji biofeedbacku jest w nieustannej zmianie, to wszyscy, którzy użytkują to wiedzą i zaczyna do tego momentu już stymulować, tak? Czyli to też jest dla nas tutaj taki duży, duży plus, że możemy również takie prace robić i później idziemy emocje i zobaczcie... W czasie na ciele fizycznym, astralnym, czy duchowym, czyli możemy sobie tu kliknąć ciało fizyczne i on nam do, dobiera, tak? Czy tu akurat wybrał żeńskie emocje. Zatrzymajmy temat. Tutaj w astralnych tematach. No i, i jak pójdziemy jeszcze, to w fizycznych, tak? Czyli ta funkcja, która jest tutaj, możemy mieć to już w. I duchowych, i praktycznie możemy przejść po tych poziomach. Także to też jest taka funkcja, której, której rzadziej, gdzieś tutaj e, e, tego w ogóle w Skio nie było, ale ci, którzy dokupili tego upgrade'a, e, praktycznie rzecz biorąc, to mają już przeglądarkę ciała, właśnie i te wszystkie poprawki I to są rzeczy, które działają. W SKIO, czyli jednak większość nadal tych programów jest w SKIO. Tam też było pytanie, jak byliśmy na produkcji, jak długo zamierzają wspierać w ogóle SKIO. I odpowiedź była ta, że będą wspierać. Nie ma w ogóle w planach, że zostawiają ten temat, ale pracują na przykład też nad nowym QXMS, pracują nad innymi rzeczami. No i na pewno jednak będą się też pojawiać te programy, które nie, no już, już będą dostosowane tylko i wyłącznie do, do QX-ów, tak? Także to, to jest tutaj temat, z którym, z którym sobie pracujemy. Z takich też nowości, które, które są i, i na które trzeba zwrócić uwagę, to na przykład kształt funkcji, słuchajcie, kto ma już to dotyczy Software'u już tylko Nisa i niestety te stwierdzili, że te cyfry, jak my wpisywaliśmy to cyframi tutaj, to oni twierdzą, że to jednak nie, nie działa tak, jak powinno działać i musimy robić przenoszenie, przenoszenie linii, czyli na przykład jeżeli chcę przenieść ten temat, to łapię ją i, i wprowadzam tu w to miejsce, tak? I wtedy no, troszkę jest to uciążliwsze, im bardziej długotrwałe, ja sobie stwierdziłem, że po prostu i y, 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 tu wprowadzę, zrobię sobie temat taki, że y, te podstawowe wykasuję, to też już powinniście znać z y, tematu obsługi y, linii, tak, i mogę sobie wprowadzić właśnie w ten sposób, jak, jak tutaj mamy, tak, że sobie będę wpisywał nazwy, bo tak hololingwistyka zostaje na przykład, tak, czy ten endorfiny, tak, tak to należy tutaj pracować, yy, czyli mamy nazwę, yy, no oczywiście tu jeszcze została nam kwestia, kwestia miłość, tak, tutaj, która, która powinna znać, zawsze ta bezwarunkowa miłość sobie tutaj pracować i mamy w ten sposób do działania, także to dotyczy wszystkich, wszystkich osób, które mają yy, oprogramowanie omnis, w sposób i oczywiście analogicznie tutaj w strumieniu. Też musimy dwa, dwie spacje lub przecinek spacja i tam wpisać gaba. Czy tam. W programistycznym języku teoretycznie wielkość liter nie ma znaczeń, ale czasami dla niektórych obsług ma znaczenie. Możemy wpisywać małymi, możemy wpisywać dużymi, tu w tą, w tą linię akurat także nie ma, nie ma to znaczenia. I, I możemy sobie tam jest ok po polsku, tak, wpisać i dwie spacje, także fraza przecinek, spacja lub fraza, dwie spacje. I mogę tu włączać ten stream. Także to też jest taka jedna z rzeczy, na którą, która jest odmienna już od tego, co uczyliśmy, i będziemy to teraz przekazywać, żeby tak to robić. Również w trakcie. Również w trakcie y, y, działania, pokazywania y, 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 jest temat, mocno zwracali uwagę na to, aby praktycznie rzecz biorąc, y, 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 w tej linijce, jeżeli wpiszemy odwróć, to y, żebyśmy wpisywali nie, że odwróć lęk do końca, czy na przykład strach. Bo to mieli takie przypadki, tam się właśnie i dzielili w przypadku zwierząt to było mocniejsze. Na przykład, u psa odwracali był lękliwy, lękliwy pies, odwrócili mu strach. On się bał wychodzić i był taki. I w końcu, jak wyszedł, to już na nic uwagę nie zwracał, i go prze... samochód przyjechał. W związku z czym mówią, tak nie róbcie, róbcie odwróć i nadmiar lęku. Nadmiar. Strachu. Czyli nam i lęk czasami, i strach jest atawistycznie potrzebny. Mamy się bać ognia, mamy się bać węży, tak? To są te rzeczy, które, które są potrzebne, nie są nam potrzebne nadmiary, które się pojawiają. To oczywiście jest to fraza, ten nadmiar. I ta linijka, jeżeli mam wpisane tutaj odwróć, służy tylko i wyłącznie już do odwracania emocji. A nie, że na przykład odwróć strach, nadmiar strachu, a wzmocnij, wzmocnij spokój, tak? Nie. Tak nie ma być robione. Jeżeli już, to robimy odwróć lub wzmocnij. I wzmocnij na przykład odwagę, tak? Czy tam wzmocnij radość, tak? To z reguły. Te sprawy tutaj wprowadzamy, tak? Czy wzmocni spokój ducha, tak? To są te tematy. Często też te odwróć wpisujemy, odwróć wpisujemy na przykład Hashimoto, tak? I to, to jest tutaj poprawne, to może, może zostać, czyli tą, tą chorobę, tak? I jeżeli, jeżeli mamy dużo osób, mówi moje, Hashimoto, tak? Moja choroba. To wtedy też dodajemy moje, czy tam moja, tak? E, moją alergię, tak? Alergię na pyłki, tak? Bo człowiek tak to używa, takiego słowa używa. Moją alergię na pyłki, tak? To jest moja alergia. I raz to też trzeba pracować z klientami i tłumaczyć im, żeby się nie utożsamiali na, e, e, z chorobą. Że to nie jest nasza choroba, tylko po prostu coś, co przyszło. Także to też jest istotna, istotna tutaj rzecz, tak? Żebyśmy sobie z tym podziałali, tak? Tu również wcześniej wysyłałem Wam takiego o, 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 o tym, że możemy własny matrix stworzyć i to było na grupie wysyłane, ale też, właśnie, można dodawać, słuchajcie, też się dowiedziałem i zrobię na to dodatkową rzecz, że możemy dodawać, z poziomu hololingwistycznego, jeszcze raz tu może wrócę. Tak? Niech co to popracuje, bo to trzeba uruchomić, żeby hololingwistycznie ściągać i dodawać do Matrixa, na przykład Kocham siebie, możemy wpisać, tak? Możemy dowolne rzeczy powpisywać, i z, z pola spółmorficznych, e, z, z pól zbiorowych świadomości to ściąga wtedy taką rzecz, i to się dodaje do naszego indywidualnego matrixa, tak? I tutaj widzicie, uruchomiło się dodaj pozycję do, do, do działania, i tu na przykład mogę sobie wpisać Kocham siebie. O, tutaj, akurat. No. Tak. ok, i mam dodane, tak? I wtedy dodaję następny temat. I dowolną rzecz, na przykład tak samo możemy ściągać i rzeczy materialne, niematerialne, emocjonalne, uczu uczuciowe, tak? I w ten sposób mogę dodawać tutaj i tworzyć indywidualnym matrix, tak zwane puste linie w Skio. One w QXie mają tutaj tę numerację widzicie dość, dość wysoką, 101, 1002. Oczywiście można usuwać te, te rzeczy, których, których nie mamy, lub robimy dodanie z fizycznego działania. Także to jest też fajna opcja. Ja tu pracuję akurat na, na komputerze stacjonarnym, na którym nie pracuję aż tak z klientami i u siebie już mam no dużo bardziej rozbudowaną tą linię, ale nie można tego jak gdyby przenieść. Natomiast jeżeli te osoby, które mają jeden, dwa komputery, to mogą między, między tym też przenosić te informacje, to wynika, słuchajcie, też z kodowania. Jeżeli wejdziemy, do demografii tak. tak i tutaj mamy słuchajcie zapisywanie i przywracanie tak i z tego miejsca możemy sobie usunąć pacjentów, dodać tak i tu mamy import z pustych wierszy i pustego wiersza tak z... i poprzez nie możemy to na przesuwać na inny komputer. Czyli zgramy i wgramy to na innym komputerze. Tak? Także tutaj mamy ten temat też możliwy do, e, do, do zrobienia. Ja to oczywiście. Okej, okay, się zwróciłem. Także to jest też temat, z którym, z którym tutaj sobie mm, e, podziałamy. E, no też oczywiście, My o tym mówimy, ale też podkreślali, dużo ludzi na sali nie wiedziało, że jeżeli ja sobie gdzieś tutaj nakliknę na Mariusz B, na ten nasz, nasz nasze imię, co, czy tą nazwę, którą macie, to mamy trzyminutową terapię dla nas wzmacniającą jako terapeutów, kiedy nam siada energia, to w czasie w czasie praktycznie w czasie sesji. Możemy na to kliknąć. Ja teraz nie kliknę, po prostu dwa razy klikacie i temat sobie gdzieś tutaj fajnie e, pracuje. E, także to jest też taka sprawa, e, dość, dość praktyczna. Ja czasami też sobie tam dodaję e, energetyki dobrze. Przejdę, zobaczę, do pytań. E, czy może Pan polecić jakieś kursy online? Okej, okay, tutaj mogę. Wpisać pytanie, słuchajcie, proszę do mnie napisać, tak? Eee, pisz tutaj pytanie. No nie, na biuro, biuro, małpa, Rezonans, życia. życia.pl. No zobaczymy, czy to zadziała. Wyślij. O, jest, tutaj się pojawiło. Eee, zapytanie, i ja dośle. Hmm, Dośle, dośle temat, tak? No, czy można prowadzić, słuchajcie, to jest tutaj gabinet też bez działalności gospodarczej. Tak, jest takie coś, że dla, na potrzeby rodzinne i dla znajomych można prowadzić. Takie, takie coś obowiązuje i można, można to robić. Ja nie odpowiem na ten temat dokładnie. Robert pyta, czy po 50. sesji trzeba, czy można aktualizować, czy pozwoli robić kolejne sesje? Nie, nie pozwoli robić kolejnych sesji, trzeba to zaktualizować. Czy daje komunikat? Tak, daje że komunikat, że trzeba to zrobić, tak? Chociaż ja byłem już raz zaskoczony tym, że mi stanął i powiedział, że muszę zaktualizować i później ten temat zgłosiłem. I, I dostałem informację. I też widziałem, już mi się pojawiło, że masz tam jeszcze 45 sesji, tak? I, i praktycznie idzie ten, ten, ten temat. Także to jest opcjonalnie, tak? I, i do działania. Program kupuje się pod numer z Kio. Omni. Słuchajcie, tak, kupuje się pod te, numer z Kio, który jest. Ja dawałem to, co jest. wyście nam podawali numery, które były na tyle, tyle urządzenia, ale tak naprawdę chodzi o ten numer, który się pojawia przy poszukiwaniu SKIO. I tam może być i zdarza się, że na przykład numer płyty głównej nie zaczyna się od SX, tylko jest pozbawiony SX. Tak? Czy na przykład ci, co mieli SKIO TT, to nie było ST, tylko pisało SX albo było bez tego numeru. Jeżeli będziecie wysyłać y, informacje do y, producenta y, Omnisza, to również dajcie znać, że było wpisane na przykład SX, ten wasz pełen numer. A jeżeli pokazuje w y, poszukiwaniu z Kiro bez SX, to napiszcie, że pokazuje bez SX. Oni już to zwiedzą, bo to przećwiczyliśmy i praktycznie rzecz biorąc, jeżeli nie idzie z automatu tam im popracować, to oni na to zwracają już uwagę. Nie powinno być z tym tematu pro, pro, problemu. Okej, okay, kochani, też. A, jeszcze jedna rzecz, taką, którą też zwracali uwagę, że żeby, jeżeli mamy jakąś tam pozycję na mm, głównie niebieskich po, polach i chcemy, wiemy, że na przykład klient ma, Problem z załóżmy, czy z jakimś patogenem, czy z jakąś dolegliwością, tak? I ona występuje u nas na niebieskim, niebieskim miejscu, w bezpiecznych cyfrach 110, 115, tak? 80, 70 no to są te, te sprawy, które, które się pojawiają. To ja już to też na szkoleniach przy indywidualnej reakcji prowadziłem, tak zwany mały wstrząs energetyczny, trzeba zrobić. Oni go radzą, słuchajcie, robić wcześniej, przed indywidualną reakcją. Czyli, jeżeli wiemy i chcę na przykład sprawdzić, czy dane, dany temat gdzieś tutaj jest faktycznie problematyczny, tak? Mi się tu akurat przewijają same, same jakieś tematy, ale załóżmy, mam ten chromosom, tak, ma 116, no niby dobrze, niby nie, to mówią zrób tutaj, idź i zrób ten siedmiosekundowy trenuj, to jest ten wstrząs energetyczny, najprostsza forma i dopiero potem rób reakcję indywidualną, bo często jak zrobimy teraz reakcję indywidualną, to będzie za słaba reaktywność, ta za słaba reaktywność będzie, no, pod, te wyniki nie będą za dobre, czyli pierw robię trenuj, Oczywiście zwracamy uwagę, żeby te trenuj nie było na 3 minuty. Tak, że jak my robimy inne zapy, to trzeba to w Anzapie zmienić na trenuj, żeby była ta właśnie szybka, krótka terapia. I w ten sposób pobudzamy tą, tą, tą pozycję, i wtedy te reakcje indywidualne są już lepsze. Ja to spróbowałem już w, w pracy, po konferencji i mi się fajnie sprawdzało, właśnie mówię, o, i w końcu mi to dobrze chodzi, bo wtedy już miałem dobrą reaktywność. Ja tu jeszcze zrobię tą reakcję indywidualną, żeby e, też przejść na, na cyfry, żeby wam to pokazać, jak to wygląda. Ok, zerknę dalej na pytanie. Janusz, jak wpisać NFP dla danego klienta, by go ciągle nie, nie ustawiać? No to jest tutaj. Temat, słuchajcie, Janusz, sorry, jak to się mówi, nie nadążyłem to y, zrobić. Chodzi ci o kifa i y, y, y ten temat muszę, muszę dokończyć, ale nie zrobiłem go jeszcze. No to jest temat, czasami tak to jest, jak się mówi, jak zaczarowane. No muszę odszukać, problem w tym, że muszę odszukać notatki, ja tego nie robię, ja robię tylko do 70-80%. Nie podwyższam tego, ale, ale muszę się tym zająć, także to, to zrobię w niedługim czasie. I zobaczcie, teraz jak ja zrobiłem indywidualną reakcję, i mimo nawet tej indywidualnej reakcji, którą i tego pobudzenia, które dałem, nadal mam totalną reaktywność 53, czyli nie mogę jak gdyby podchodzić do w wyniku bardzo miarodajnie, czyli jest słaby rezonans nawet na dobrych reaktywność na dobrych wynikach czyli szybki test tego nie załatwił i nie załatwiło, nie załatwiło krótkie trenowanie I możemy wrócić powtórzyć i jeszcze raz zrobić tak? czyli ten temat możemy tutaj e, e, w, w, wykonywać tak? e, i zobaczcie mimo on tu już pokazuje, musi stanowić ja to robię wtedy, jeżeli się pojawia czytam no bo już jest nawet na niebieskiej linii, a daje nam jednak no ten podejście, że coś się z tematu dzieje. E, Okej, okay. słuchajcie, to jest to, co ja chciałem się z wami tak na gorąco podzielić po e, pobycie na, na konferencji. Oczywiście tych szkoleń było, było dużo, dużo więcej. Ja też tutaj podjąłem w międzyczasie taką decyzję, żeby naprawdę to ogarnąć, porobić i to jest dobra wiadomość dla nas, troszkę może słabsza dla mnie, ale, ale stwierdziłem, że tak, muszę się skoncentrować i ja zawieszam swoje praktycznie sw swoją działalność taką jako terapeuty po to, żeby no, dać wam lepsze szkolenia, żeby zadbać o ten temat. I praktycznie rzecz biorąc, yy, z, yy, wspomóc ten proces, na pewno na kilka miesięcy zamrażam, już to jest przyjmowanie osobiste. Nie wiem jeszcze, jak Helenka zrobi, ale jest to z pożytkiem tutaj dla Was wszystkich i, i, i myślę, że również dla mnie, żeby, żeby jak najwięcej tej informacji jeszcze podnieść tą jakość yy, i szkoleń, i jakość praktycznie obsługi tego programowania Także taki to jest mój, mój kierunek i to się tak zrodziło u mnie właśnie tutaj, po, e, e, po praktycznie konferencji, i też no, nie ukrywam, ja mam raczej ten problem z nadmiarem klientów niż z niedoborem. E, I co niektórzy nasi terapeuci mają ten sam problem i muszę gdzieś ich przesuwać, upychać, i wtedy mi brakuje tego czasu jednak na to, co, żeby dać Wam naprawdę szkolenia. Także ja się. Skupiam w najbliższym czasie, słuchajcie, na, na, na działaniach, jednakże e, tych szkoleniowych, poprawkowych, tłumaczeniowych. Jednakże, no, akurat w przyszłym tygodniu, wylatujemy fundacyjnie no, tutaj z tej, tej naszej ścieżki, fundacji, na ponad dwa tygodnie do Korei. Tam nas duch zawołał i tam, tam jedziemy po, popracować. Wracamy pod koniec pod koniec października, potem jest długi weekend groby. Jedziemy do trójmiasta na groby i dopiero na początku listopada wracam do takiej normalnej pracy. Także, wszystkie dalsze newsy, wszystkie dalsze tematy, wszystkie to, to już będą w listopadzie. I myślę, że w listopadzie też, tam, pod koniec listopada poprowadzę już szkolenie dla zaawansowanych kolejne i, i, i również uzupełnię ten temat związany, o którym Janusz prosił. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania i chcecie, to napiszcie. Jeżeli tutaj w takich bieżących sprawach czy innych, zawsze takie spotkanie jak mamy, jak najbardziej. Kasia. Jakbyś miał wymienić główne różnice, wynika w Kio czy QX, bo nie są to takie same mm, e, pomiary. Słuchajcie, jeżeli, co mogę Wam powiedzieć? Jeżeli ja patrzę na swoje ileś tam czasu pracy na, mm, na e, Skio i teraz na, na QX, i dzięki temu, że to ma jednak dwie fale główne, co to powoduje, słuchajcie, czy trzy fale wręcz, tak? to jest to, że jak jeżeli cokolwiek jest mierzone, to jest mierzone jeszcze dokładniej. Czyli nie mierzone tylko jedną falą, tylko falą dwoma lub trzema. I powiem Wam, że ja na, na QX-ach szybciej czytam człowieka. To jest taka pierwsza rzecz, czyli szybsze ścieżki, mi się skróciły ścieżki dochodzenia do przyczyn yy, i, i pewniejszy w tym jestem. Yy, także to jest taka różnica, którą ja widzę, jeżeli chodzi o jakość odczytów. O, o i praktycznie rzecz biorąc no, dorzucam do tego, też no, mi się dużo lepiej na tym oprogramowaniu pracuje. I mimo nie jest trudne nauczyć się tego oprogramowania, Bo jak widzicie, ono jest podobne, Ma tą bazę, starą tylko troszeczkę pozmieniane layouty, troszeczkę ten, tą kolorystykę. I no dochodzą nowe rzeczy. To na, na ten etap, to nie są jakieś mega rewolucje, ale ciągle dochodzą nowe rzeczy, nowe funkcje, podświadome wyszukiwania. To wszystko nam poszerza działalność terapeutyczną. I jeżeli no, gdzieś tam myślicie i chcielibyście, a mogę zrobić tak zwanego trade-ina, czyli oddaję z KIO i kupuję w niższej cenie w niższej cenie, e, kupuję, e, czy QXS, czy QXED, no to jest to uważam dobry, dobry kierunek e, tu bardzo bardzo dobre warunki zawsze są na konferencjach, słuchajcie no najlepsze, no już tak, takiej promocji jak na przykład ja się nie spodziewam, żeby QXAED można było kupić z upustem 20% ale to było tylko dla uczestników e, uczestników konferencji ale wartością dodaną do konferencji jest to, że mamy dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych, i to, czego na przykład nie było jeszcze w poprzednim roku, to już też zrobili, mimo że to nie jest na, na YouTube, gdzie tam osadzone, gdzie, gdzie jak się odhaczy, to nam automatyczny tłumacz przeniesie na polskie teksty. To już teraz powiedzieli, że ta konferencja będzie w całości po angielsku, ale z polskimi tekstami. Także to jest też rzecz. Również na naszym koncie, na czym też kolejna rzecz do tłumaczenia mi tam doskakuje, i, i ale będę robił, mm, będę robił, słuchajcie, mm, e, e, QX Word. Zaloguj się. To są stworzone manuale. I te manuale, czyli instrukcje obsługi, są potężne. Słuchajcie, manual taki dla, o, tu macie, dla beginnersów to jest na, na koncie QX-a. To jest, to jest platforma, na której mamy i edukację, i działanie. I tutaj mamy, widzicie, i wideo, Beginners Quiet, i wideo, i plus online w Adobe mamy dostęp do książki, która ma 176 stron. I myśmy dostali taki link do tłumaczenia tego, chociaż ma swoje wady, bo muszę pierw to całe przetłumaczyć, żeby to zatwierdzić. I wtedy będzie również dostępny online po polsku. Jednakże obrazki będą po angielsku. Ja wybiorę jednak opcję pośrednią i będę to w różnych szkoleniach i w naszych szkoleniach tych, które dajemy w, dla mm, osób otwarciowo. I tutaj też chcę powiedzieć, że wszystkie osoby, które mają z KIO i chciałyby się przesiąść na oprogramowanie QX-a i mówią Mariusz, chcę praktycznie doszkolić się jeszcze raz z QX-a, to zapraszamy na... Na szkolenia dla tych osób, które się uczą od początku, jednakże tutaj będzie ta taka, no w pewnym sensie, za moduł 300 zł opłaty. Czyli proszę przyjechać, 300 zł za moduł, i najprawdopodobniej możecie sobie to zrobić i dokupić, albo będziecie mogli sobie z tym działać. Czyli, żeby, żeby pobyć i, i podziałać z tych tematów, tak? Czyli nie, będzie to ułatwiony temat przechodzenia i praktycznie rzecz biorąc tutaj pojawi się i kupując QXS, pierw było to tak, że producent zrobił, widzicie, 550 euro i 175, czyli takie książka, tak jak tutaj, bym to gdzieś tam puścił, grube takie manuale. Też na tych konferencjach są robione, słuchajcie, losowania. Główna nagroda jest QXED, no to duża, duża nagroda potężna. Wygrała jedna osoba, losowanie naprawdę niesamowicie. <laughs> jedna Polka właśnie wygrała. Asia wygrała te wydrukowane manuale. Już ja, I to są takie dwie potężne, grube książki, bo manual dla zaawansowanych, tutaj, który, który się pojawia, to jest 360 stron. I, i, i praktycznie rzecz biorąc. Idzie i pracują dla później jeszcze zaawansowanych, to jest średnio zaawansowanych, i w tej chwili pracują dla średnio zaawansowanych, czyli można z takie ściągnąć i mieć dostęp do PDF-ów. No tu będzie kosztował 175. Nie wyjaśniłem tego, jak to będzie wyglądało dla osób, bo teraz mi to przyszło, na przykład, kto, kto, kto jest użytkownikiem. Z KIO, ale raczej nie, to za to będzie trzeba zapłacić, ale to, co ja mówię, ja będę to przynosił w szkolenia. Także tak to wygląda. Kasia, znaki zapytania. Chodziło mi o nowe oprogramowanie QX, ale na sprzęcie z KIO. A, no słuchajcie, e Czyli, jeżeli ja mam SKIO, to pamiętajcie o tym, ono ma jedną główną falę. To jest ta różnica. Ma też węższe zakresy pracy wibracyjnej, tak? czyli tych fizycznych impulsów. QXS ma szersze i QXD jeszcze szersze. I dochodzi dokładność tego skanowania. Czyli można powiedzieć, że jeżeli ja się przesiądę na, na QX-a, ja nie pracuję na SKIO, na oprogramowaniu QX-a, tak? to też nie mogę odpowiedzieć dokładnie. To by trzeba było się zapytać osoby, które być może tutaj są i, i, i praktycznie już używają, czy zauważyły różnicę. Moim zdaniem. Moim zdaniem też powinny jakieś różnice, ale chyba nie tak duże, jeżeli będzie to związane z przesiągnięciem się na, na urządzenie. Jednakże słuchajcie, oswojenie się z oprogramowaniem, im dłużej, im później to będziemy robić, tym jest, tym, tym jest trudniej. Te aktualizacje idą i tak jak cały czas coś się pojawia, jest ulepszane i, i no trzeba się przyzwyczaić. Jak pewne wersje przejdziemy, to później jak wsiądziemy, to ła, wow, to już się trochę może pozmieniać. I no, ja uważam, że naprawdę kwota słuchajcie, 246 euro za oprogramowanie OMIS to jest naprawdę kwota symboliczna. To nie jest kwota, która, która mogłaby u pracującego terapeuty no Dać po kieszeni, że to jest jakiś wydatek wielki. Ale to jest moje spojrzenie. Słuchajcie, to, to już każdy z Was musi zdecydować. I ja jeszcze poprowadzę w listopadzie taki webinar, właśnie, gdzie pokażę troszeczkę tego. Zaproszę wszystkich, którzy nie przesiedli się, żebyśmy porozmawiali, gdzie są bloki, co, czego się obawiacie. Nie bo też wiem, że dużo ludzi mi mówi Mariusz, jak ja się tego nauczę, a ja mówię, nie ma, nie ma takiego dużego problemu, żeby się tego nauczyć. I też y, be, będzie takie wsparcie. Słuchajcie. Jeszcze raz tutaj pójdziemy. Yy, 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 yy. I jeszcze raz wejdziemy na temat. Yy. I pokażę Wam, co ja już robię, czyli no. Mm, tutaj szukam w międzyczasie, gdzie ja tutaj mam mm, pochowane to, bo to człowiek ma już takie nadmiary tych tematów, że. Mm, To co ja robię I, i tak jak wiecie ze szkoleń też dla, dla zaawansowanych. Czekajcie, już udostępniam. Okej. Okay. I też dostaniecie tutaj, tak jak było w Skio i mieliście wydrukowane, to to przechodzimy w tej chwili, ja to tworzę już i, i, i ulepszam też bo już, już macie bardzo dokładne te instrukcje, tak? Czyli jak się poruszać, gdzie pójść, jak uruchamiać, tak? Czyli one już tutaj są nie tylko przerabiane, ale też i ulepszane, tak? Także tak to tutaj wygląda. Czyli jeżeli gdzieś coś zmieniamy, tak? To jak to robić? To naprawdę te wsparcie, też z naszej strony. Ono jest i będzie, i będzie tego coraz więcej: tych przetłumaczonych tematów. Także myślę, że tutaj nie ma się czego, czego obawiać. Spokojnie można się prze, przesiadać i, i dalej pracować. Czyli, jak zrobić na tym nowym kalibrację test, tak? te demografię, no to wszystko jest tutaj. Będę też to uzupełniał o te rzeczy, które będę tłumaczył tam na bieżąco. I stąd, stąd, między innymi, też ta moja decyzja, żeby przez no, co najmniej pół roku pełna koncentracja na tym, żeby to super, super szło i żebyście dostali naprawdę jak najlepszą jakość taką tutaj działania. No, tutaj jest temat: jak można się. Marta pisze: jak można się umówić na sesję, słuchajcie. Na, ja powiedziałem już do mnie: Ja nie przyjmuję jeszcze Helena. Temat jest: proszę zadzwonić do nas na, 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 mm, na telefon, napisać. Y, nasze telefony, słuchajcie, 502, 523, 323 to jest Helena. Y, I praktycznie rzecz biorąc, 503, 169, 030, Mariusz. Także tutaj to w komentarzach, tych, tych nie komentarzach, tylko przy tym się pojawi, tak? Kiedy Mariusz przewiduje szkolenie dla początkujących? Słuchajcie, szkolenie, to, to jest pytanie, już mamy terminy ustawione, to jest 13-15 listopad, a potem w grudniu 11-13 grudzień. Ja będę jutro rozsyłał do wszystkich osób, które zakupiły sprzęt, z tobą Ernest też się skontaktuje, bo wiem, że pewnie powinieneś już otrzymać urządzenie i pomóc ci tam to wszystko zrobić, a przynajmniej upewnić się, żeby tobie to uaktywnić przed naszym wyjazdem, dosłać ci wszystkie materiały, żebyś się mógł praktycznie uczyć i, i działać. Także to eee, także o tak mam, masz już urządzenie, no to pięknie. Zostaje to po prostu wdrożyć. Jutro się dzwonimy i, i jaka tam godzina Tobie pasuje, daj znać i praktycznie rzecz biorąc będziemy to robić, a jak nie jutro to w poniedziałek, tak? Także tak to tutaj wygląda. Okej, okay, czy jeszcze jakieś pytania, coś, coś do mnie? Coś chcielibyście dodać? Okej, okay, nie widzę, słuchajcie. A nie, pojawia się, mam urządzenie. Super, godzina dowolna u Ernesta. Okej, okay, kochani, czyli podzieliłem się tak na szybko, co, co dało radę eee, i e, spotykamy się gdzieś tam, na, już dam znać po powrocie. Kto chce z, z nas tam obserwować, słuchajcie, też zapraszam zawsze na, na Facebooka, czy, czy tak jak tutaj jest na, na Facebooku Rezonansu Życia, tak? czy na, na fundacyjny, czyli jeżeli tu sobie wybierzemy na, na fundacyjna, na fundację to jest nasza druga taka działalność, to, z którą idziemy i pracujemy, taka duchowizna, energetyczność, podnoszenie wibracji, no to tutaj bardzo dużo na pewno będę za, zakładał z Korei, zdjęć i troszkę informacji no i, i praktycznie rzecz biorąc no mój osobisty tutaj mm, e, Facebook no i na grupie będę dawał znać także e, tu właśnie będziemy sobie mm, spokojnie działać i informować e, jak, jak sobie płynąć z tym tematem słuchajcie dobrej, dobrej nocy życzę wam fajnie że, że wpadliście miałem tą okazję wam przekazać i, i, i praktycznie rzecz biorąc e, Dobrego weekendu i, i jesteśmy w kontakcie. Cześć.